żeby wzrastając w tym kościele, który jest kościołem żywym, który jest też kościołem bardzo otwartym, myślę, na młodych ludzi, żebyście mogli jak najpełniej realizować swoje chrześcijańskie i ludzkie powołanie. Księże prymasie, tylko dwa pytania. Przede wszystkim, jak będzie ksiądz prymas wspominał tę tezę dzisiejszą, tegoroczne? To tegoroczne będę pewnie wspominał bardzo miło, dlatego że po pierwsze miałem okazję właśnie przed chwilą spotkać się tutaj z wami, posłuchać was, też waszych pytań, zobaczyć czym młodzież żyje dzisiaj. Po drugie, że będę się razem z wami modlił, że będę też właśnie na modlitwie, co jest zawsze dla mnie głębokim przeżyciem. Już dzisiaj ta modlitwa południowa, na której byłem, za chwilę modlitwa wieczorna, także spotkanie w parafii. Myślę, że to wszystko pozwala mi zobaczyć, że to doświadczenie tutaj w Steze wzrasta w wielu sercach młodych ludzi, że jesteśmy znów dość dużą grupą, która się zbiera i tak jak Polacy wyjeżdżają bardzo chętnie na zewnątrz, tak są też tutaj we Wrocławiu i aby to rodziło właśnie w sercach młodych ludzi jak najlepsze owoce. Jakieś takie może krótkie przesłanie dla młodych, no z Polski przede wszystkim i z naszej diecezji. Przede wszystkim, żebyście pamiętali, tak jak mówiliśmy sobie na tym spotkaniu, że w zmieniającym się świecie, pośród wyzwań, które są, młodzi mają wiele możliwości bycia przede wszystkim przy Chrystusie i z Nim razem przemiany tego świata. To znaczy, żebyście mieli odwagę, tak jak mówiłem na tym przykładzie, przeczytajcie to sobie jeszcze Chrystus Vivit, dokładnie w 223 punkcie, nie przyjmować postawy Odyseusza wobec waszego życia i świata, która polega na tym, że człowiek zamyka oczy, przywiązuje się do jakiejś rzeczywistości, żeby właśnie to, co jest jego wyzwaniem w świecie, żeby to go nie pochłonęło, tylko żeby tak jak ten Orfeusz z waszych serc, z waszego życia, z tego, czym żyjecie dzisiaj na co dzień, płynęła ta piękna pieśń dla Pana, która będzie dla niego najpiękniejszym świadectwem także wobec innych w tym świecie. I tego wam z całego serca życzę. I ostatnia rzecz, chociaż to jest, nie wiem, czy to jest pytanie, chyba to będzie prośba, o takie krótkie pozdrowienie dla młodych z naszej diecezji tarnowskiej. Diecezję tarnowską wspominam bardzo miło, dlatego że niekiedy spędzam tam wakacje. Czy spędzałem tam wakacje, chodziłem też trochę po górach, mogłem zobaczyć bardzo piękne miejsca. Dzięki księdzu, z którym studiowałem w Rzymie i który mnie po tych miejscach oprowadzał. Znam też niektórych właśnie i młodych, i starszych ludzi z diecezji tarnowskiej, dlatego wszystkim, zwłaszcza ludziom młodym, pragnę życzyć, żeby wzrastając w tym kościele, który jest kościołem żywym, który jest też kościołem bardzo otwartym, myślę, na młodych ludzi, żebyście mogli jak najpełniej realizować swoje chrześcijańskie i ludzkie powołanie.